Dzień dobry Mierec, hej Mierec. O tym, co ciekawego i ważnego dzieje się w specjalistycznym szpitalu w Miercu, rozmawiamy z dyrektorem tej placówki, Pawłem Pazdanem. Dzień dobry panie dyrektorze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie dyrektorze, dużo ważnych i ciekawych wiadomości ostatnio od państwa wypływa. Być może tą najważniejszą, czy bardzo istotną informacją była idea informacji o tym, że powołujecie państwo Centrum Zdrowia Psychicznego. Skąd pomysł na takie działanie i na czym ta koncepcja polega? Faktycznie w ostatnim czasie intensywnie pracujemy i pojawia się dużo informacji na temat funkcjonowania szpitala, ponieważ chcemy przybliżyć jego działalność. Jeśli chodzi o Centrum Zdrowia Psychicznego, no to przede wszystkim wypływa ten pomysł jego utworzenia z potrzeb. Potrzeby zdrowotne w tym zakresie są bardzo duże, a nasz powiat mielecki jako jeden z nielicznych powiatów cechuje się tym, że mamy tylko w Mielcu poradnię specjalistyczną i nie ma żadnej innej opieki dla osób, które chorują na choroby psychiczne. I podjęliśmy to wyzwanie, żeby utworzyć Centrum Zdrowia Psychicznego. Do czego się to sprowadza? Otóż sprowadza się to do tego, że planujemy w pierwszym kroku, żeby u nas w szpitalu powstał dzienny oddział psychiatryczny. W ramach centrum będzie funkcjonowała poradnia już istniejąca, a być może z czasem rozwiniemy również drugą poradnię na terenie powiatu mieleckiego. Utworzymy punkt zgłoszeniowo-konsultacyjny oraz pomoc środowiskową, a więc taką, gdzie to medycy, fachowcy, profesjonaliści, psycholodzy wyjeżdżają do pacjenta do domu i udzielają mu pomocy na miejscu w sytuacjach, w których on sam nie może dotrzeć, czy to do poradni, czy też do oddziału szpitalnego. Na jakim to jest dzisiaj etapie? Dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że złożyliśmy już wniosek. Do niedawna cały program pilotażu prowadziło Biuro do Spraw Pilotażu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W ostatnich dniach otrzymaliśmy informację, że te kompetencje zostały przeniesione do Ministerstwa Zdrowia. W tej sprawie między innymi byłem ostatnio w Ministerstwie Zdrowia, nawiązałem kontakt z dyrektorem Departamentu Zdrowia Publicznego i niedługo będziemy rozmawiali o szczegółach, więc liczymy na to, że szybko zostaniemy wpisani jako kolejny pilotażowe Centrum Zdrowia Psychicznego. Zostanie ogłoszony konkurs przez Narodowy Fundusz Zdrowia. My jesteśmy właściwie przygotowani do tego, żeby do niego stanąć i wystartować w szranki, więc mam nadzieję, że uda nam się do końca pierwszego półrocza tego roku to centrum uruchamiać. Tematem, który bardzo mocno interesuje i rozpala nawet emocje, jest system kolejkowania w poradniach specjalistycznych szpitala. System, który miał uprościć wizyty u specjalistów szpitalnych. Jak ten system, przypomnijmy, działa i czy jesteście z tego systemu już zadowoleni? Tak, system, rozpoczęliśmy jego wdrażanie tak naprawdę końcem ubiegłego roku. Zacznę jak gdyby od końca, czy jesteśmy z niego zadowoleni. W mojej ocenie jeszcze nie do końca. Chcemy go udoskonalić i to jest narzędzie, które wymaga udoskonalenia, ale na pewno już ułatwił w kilku aspektach to dostanie się do lekarza. Przede wszystkim to, co jest chyba najistotniejsze, to, że dzisiaj wysyłamy do pacjentów SMS-y na dwa dni przed wizytą z przypomnieniem o tej wizycie i z możliwością poinformowania takiego automatycznego właściwie, jeżeli ktoś z jakiegokolwiek powodu rezygnuje z tej wizyty. Takie powiadomienie nas, no, w ramach SMS-a klikamy tam po prostu w odpowiedni link, a to powoduje z kolei, że zupełnie automatycznie nasz system taką osobę usuwa z kolejki i automatycznie również wskakuje kolejny pacjent, który również jest powiadomiany o takiej wizycie. Stąd to ma na celu skrócenie do tych kolejek, do lekarzy tych kolejek. To też jest tak, że to jest problem ogólnopolski, że duża część pacjentów zapisuje się do specjalistów, a później nie dociera, jak gdyby blokując miejsca dla tych, którzy chcieliby w danym dniu skorzystać. Stąd też nasza inicjatywa. Nie tak dawno nowa pani minister zdrowia mówiła o tym, że ministerstwo chce wprowadzić taki system na terenie całego kraju, ale my wyprzedziliśmy jak gdyby ten ruch i u nas już on działa. Kolejnym elementem jest kolejkowanie już w samej poczekalni, gdzie widzimy, w którym gabinecie, z której godziny pacjent jest przyjmowany. W związku z powyższym dzisiaj już jakby wiemy, że
kiedy będzie nasza kolej, nie musimy się niecierpliwić, czekając długo. I kolejny element, który wprowadzamy, to możliwość podglądnięcia na stronie internetowej tej właśnie kolejki, czyli z możliwością jakby wyszacowania, kiedy przyjść do lekarza, po to, żeby nie od rana czekać w tej kolejce, tylko żeby w miarę przy niedługim czasie oczekiwania być przyjętym przez lekarza. Przypomnijmy również, że fundament jest taki, że nie ma już tego zwyczaju, że jeśli chcemy się zarejestrować do poradni X czy Y, trzeba do tej poradni pójść, wsadzić kolokwialnie głowę do okienka. Mamy jedną centralną rejestrację, numer telefonu, tak? Tak jest. Mamy centralną rejestrację i możliwości rejestracji są różnego rodzaju. Można przyjść osobiście, można zadzwonić telefonicznie, ale również można zarejestrować się przez internet. Jest taka możliwość na naszej stronie. W związku z powyższym, no tutaj te możliwości są o wiele szersze i myślę, że o wiele wygodniejsze dla pacjentów. Mówi się, że jeśli chodzić do szpitala czy do poradni specjalistycznej, to nie żeby się leczyć, tylko ewentualnie, żeby brać udział w takich akcjach profilaktycznych, sprawdzania swojego zdrowia. Takich programów profilaktycznych ostatnio u Państwa nie brakuje. Na przykład jeśli chodzi o rak płucy, czy płynną cytologię na poradni ginekologicznej. Czy możemy coś więcej na ten temat usłyszeć? Co Pan jako dyrektor poleca i gdzie zaprasza? Tak, ja w ogóle uważam, że leczenie zaczyna się od tego, jak żyjemy. A więc ruch, aktywność fizyczna, odpowiednia dieta, to czym oddychamy, co pijemy, jaką wodę czy też napoje, to wszystko jest bardzo istotne dla naszego zdrowia. No, życie jest takie, jakie jest, więc niestety zdarza się też tak, że możemy być narażeni na różnego rodzaju choroby. Stąd takie programy profilaktyczne. I mówimy tutaj o profilaktyce raka jelita grubego, a więc takim programie, gdzie osoby, które nie mają zdiagnozowanego żadnego schorzenia jelita grubego, mogą zapisać się na kolonoskopię. Ta kolonoskopia jest bezpłatna, trzeba wypełnić odpowiednią ankietę. Są to osoby od 50 do 65 roku życia, chyba że w rodzinie były już jakieś przypadki nowotwora jelita grubego, no to mogą być też osoby młodsze. I to badanie jest wykonywane w znieczuleniu ogólnym, czyli w uśpieniu. W tym sensie i nie jest jakoś dolegliwe dla pacjenta, dość komfortowe. Szybkie, krótkie badanie, które pokazuje nam, w jakim stanie zdrowia jesteśmy, więc to jest pierwsza istotna rzecz. Trzeba pamiętać, że rak jelita grubego to jedna z najczęstszych chorób nowotworowych w naszym kraju. Kolejny program to jest program przesiewowy raka płuc. Tu z kolei mówimy o badaniu tomografii komputerowej, również krótkie badanie, kilkuminutowe dosłownie, bez żadnego kontrastu, bez jakichś dodatkowych uciążliwości. I również wypełniamy ankiety, możemy zapisać się, jesteśmy wpisani na określony dzień, datę. Tutaj te badania są wykonywane generalnie po południu, a więc dość wygodnie po pracy, jeżeli chodzi o zdecydowaną większość społeczeństwa. No i również takie zdjęcie rentgenowskie, takie badanie pokazuje nam, czy jakiś problem się pojawił w naszym organizmie, czy też nie. I no, wczesna diagnostyka to oczywiście wczesne leczenie, lub też upewniamy się, że nie ma żadnego problemu, więc jesteśmy spokojni. Jeśli chodzi o płynną cytologię, to jest to taki zupełny jakby nowy rodzaj robienia cytologii. Po pierwsze, jeśli chodzi o samą dolegliwość dla pacjentki, no to nic się tutaj nie zmienia, czyli pobranie jest właściwie tożsame z wcześniejszym sposobem pobierania. Natomiast samo badanie jest o wiele bardziej dokładne, o wiele bardziej skuteczne i pozwala na wykrycie różnego rodzaju schorzeń, nie tylko kwestii nowotworowych, ale też różnego rodzaju problemów, gdyby się pojawiły z układem moczowym i drogami rodnymi, więc to również jest nowa oferta dla szpitala, jakby podnosząca jakość samego badania i jego skuteczność. Powiedzmy może trochę też o nowościach, jeśli chodzi o samo leczenie. Popularność wśród mielczan, czy zaciekawienie wśród mielczan wzbudzało na przykład leczenie toksyną botulinową. Tak, bo no, botoks generalnie kojarzy się z czymś innym, raczej z medycyną estetyczną, ale ponieważ okazuje się, że leczenie toksyną botulinową pozwala na niwelowanie skutków spastyczności, czyli tych przykurczy po udarach.
To taki program został również u nas uruchomiony z inicjatywy naszych pań neurolog w naszej poradni neurologicznej i rzeczywiście mamy informacje o tym od samych pacjentów, ale też jak gdyby takie kliniczne, że dużą skutecznością ten program i to leczenie toksyną botulinową się cechuje, a więc osoby, które po udarze mają problemy z poruszaniem się z powodu tych przykurczy, to po tym leczeniu toksyną botulinową w o wiele większym stopniu mają ruchomość kończyn i całego ciała, w związku z powyższym wracają do aktywnego życia społecznego, czasem zawodowego, więc podnosi to znacząco komfort ich życia i to jest, myślę, bardzo duży postęp w stosunku do tradycyjnych, wcześniejszych metod leczenia. Na neurochirurgii słyszymy o leczeniu termorezją. Tak, to są zabiegi, które od zeszłego roku wprowadziliśmy jako jeden z nielicznych ośrodków na Podkarpaciu i zresztą nie za wiele ośrodków w Polsce prowadzi to leczenie, które polega na takim zabiegowym leczeniu przewlekłego bólu kręgosłupa. Termolezja, czyli działanie temperaturą, ciepłem na miejsca, ośrodki bólowe wokół kręgosłupa. Jest to takie neurochirurgiczne działanie pod przeobrazie RTG, czy ramieniem C na bloku operacyjnym, ale zabieg krótki, w okolicach pół godziny i skuteczny. Jego skuteczność to w okolicach 80%, a jeżeli jest taka konieczność, bo bardzo często zupełnie ten ból przychodzi, a jeżeli jest konieczność powtórzenia, to już szacuje się na blisko 100% skuteczność leczenia przewlekłego bólu pleców. Dzisiaj wiemy, że praca nasza to i częste siedzenie, czy to za kierownicą, czy też za biurkiem, czy w innych sytuacjach, sytuacje stresowe i one często powodują właśnie takie przewlekłe bóle pleców, a to ten sposób leczenia jest szybki, sprawny i naprawdę skuteczny, także zapraszamy również do korzystania z tej oferty, jeżeli jest taka potrzeba. Kilka miesięcy temu gościł u nas ordynator ortopedii, pan dr Midura i zapowiadał coś, co brzmiało bardzo ciekawie, czyli mogę to nazwać endoprotezą na miarę. Czy to już udało się uruchomić? Jakie jest zainteresowanie, jeśli już to funkcjonuje? Tak, jeżeli chodzi generalnie o implanty różnego rodzaju na miarę, to już faktycznie funkcjonuje. To jest rzeczywiście bardzo ciekawa technika, bo po pierwsze bardzo dokładnie są wykonywane badania obrazowe, czyli rezonansu, tomografii, rentgena, tak żeby dokładnie zobaczyć kształt stawu na przykład kolanowego. Później na tej podstawie wykonywana jest właśnie na miarę szyta, czy to endoproteza, czy inny implant kolanowy, który zastępuje chorą tkankę zupełnie zdrowym elementem i ten implant jest produkowany w technologii 3D i następnie jak jest on umieszczany, to niezwykle istotna jest tutaj precyzja, a takie techniki nasz oddział ortopedyczny oferuje. I po założeniu tego implanta, czy implantu, to kształt kolana jest zupełnie taki jak kolano zdrowe, więc nie ma tutaj żadnych różnic, a to też z kolei powoduje, że te nowego rodzaju endoprotezy, czy też nowe implanty pozwalają na pełną ruchomość właściwie stawu kolanowego, czyli tak jak u człowieka zdrowego, łącznie z tym, że można uprawiać aktywność taką fizyczną, nawet jakąś sportową. No, dla osób młodych bardzo dobre to są sposoby działania ortopedycznego. Rzeczywiście jest to nowość, duży sukces. Nasz oddział ortopedii, jak gdyby, myślę, że ma taką markę, że wpisuje się już w te oddziały, które zawsze coś nowego proponują dla pacjentów. Dobrze, panie dyrektorze, ile to wszystko kosztuje? Jak wyglądają w tym momencie finanse szpitala? Bo przecież od lat mówi się, że szpital w Mielcu jest w złym stanie finansowym, złej kondycji finansowej. Co udało się zrobić ostatnio przez te kilkanaście miesięcy pana kadencji? Jak przychodziłem do pracy do szpitala, to mówiłem, że jednym z celów jest poprawa jego kondycji finansowej. Mówiliśmy o tym, żeby udało nam się ograniczyć stratę, która była zawsze wielomilionowa, przynajmniej do poziomu amortyzacji. Amortyzacja w naszym szpitalu za ubiegły rok to lekko ponad 6 milionów złotych. Te straty były dużo wyższe, około 12-10 milionów, więc ta zmiana do poziomu amortyzacji już postrzegana przez wszystkich była jako rzecz, duży wysiłek i rzecz godna uwagi.
ponieważ udało nam się racjonalnie gospodarować kosztami i zwiększyć przychody. To, i tu jest wielki ukłon dla wszystkich pracowników, lekarzy, pielęgniarek, diagnostów, laboratoryjnych czy obrazowych, ratowników medycznych, czy w końcu pracowników administracji gospodarczej, bo to jest wysiłek wszystkich tych ludzi, którzy pracują w szpitalu. Również udało się zwiększyć przychody. I dzisiaj, ponieważ ostatnie zapowiedzi już się realizują, jestem po rozmowie z panią dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w kwestii zapłaty nadwykonań, bo nasz szpital ma duży potencjał i potrafi wykonać świadczeń więcej niż ma zakontraktowane. Już wiemy, że znacząca część tych nadwykonań będzie zapłacona. To, a to wpływa jeszcze na wynik jak gdyby z zeszłego roku, bo to są świadczenia za rok 2023, to no, wszystko wskazuje na to, że pokażemy wynik, który równoważy koszty i przychody, nawet może z niewielkim zyskiem, takie 0 plus, w okolicach może 100 tysięcy złotych będzie zysk za zeszły rok. W związku z powyższym myślę, że to jest dobra wiadomość, bo to oznacza stabilną sytuację finansową szpitala, a to z kolei oznacza możliwość sprawnej pracy na rzecz pacjentów i nie martwienie się o to, czy szpital będzie w ogóle w stanie funkcjonować i realizować wszystkie swoje wydatki. Sprawdzał pan, kiedy ostatni raz można było mówić o takim wyniku finansowym na koniec roku? Nie sprawdzałem jakoś szczegółowo, ale to chyba było jednak dość dawno. Panie dyrektorze, jest taka opinia obiegowa, że szpitale nie mogą dobrze karmić pacjentów, podawać smacznych posiłków, bo szpitali na to nie stać. Państwo zrobiliście coś zupełnie nowego. Program pilotażowy Dobry Posiłek. Tak, pojawiła się możliwość wejść w pilotaż, w ten program pilotażowy Dobry Posiłek, który mówi o zbilansowanej diecie dla każdego pacjenta. Polega to na tym, że lekarze informują naszych dietetyków o tym, jakie wymagania żywieniowe są dla poszczególnych pacjentów i my staramy się dostosować i do wymogów tej diety, ale też urozmaicać i poprawiać jakość posiłków. Udało nam się zakontraktować na rok 2024 kwotę 1 300 000 zł na same te posiłki, na realizację tego programu. I w tej chwili myślę, że i spotykam się już z tymi opiniami, że posiłki w naszym szpitalu są i smaczniejsze, i bardziej urozmaicone. Wprowadziliśmy i owoce, i większą ilość warzyw, i jogurty, no różnego rodzaju dodatki takie, które wpływają na komfort żywienia się w szpitalu pacjentów. Natomiast oczywiście musimy pamiętać, że różne choroby powodują, że konieczna jest różnego rodzaju dieta, która jest również elementem leczenia pacjenta, stąd nie wszystkie te posiłki będą takie same, bo jeśli są pewne ograniczenia co do cukrów, tłuszczy czy innego rodzaju pokarmów, no to oczywiście one są wprowadzane dla dobra pacjenta, ale co do zasady te posiłki mają już lepszą jakość i będą lepiej służyły zdrowiu pacjentów również. Jeśli mowa o lepszej jakości, modernizacja traktu porodowego odbija się w mieście bardzo pozytywnym echem. Ja sam słyszę opinię, że tam jest teraz nowocześnie, współcześnie i komfortowo. Czy może pan to potwierdzić? No cieszę się, że są takie opinie, a ta modernizacja wynikała z tego, że o tym mówiły nam pacjentki. Po prostu posłuchaliśmy tego, co mówią nasze pacjentki, które mówiły, że blok, że ten trakt porodowy, on już nie przystaje do współczesnych warunków, że brakuje tam intymności, że kolorystyka ścian i jakby cały wygląd tych ścian jest taki bardzo szpitalny i nie sprzyja dobrej atmosferze. I to, co bardzo, bardzo istotne, że brakuje na miejscu łazienki. W związku z powyższym udało nam się pozyskać pieniądze z budżetu miasta oraz budżetu powiatu i wyremontowaliśmy, właściwie zmodernizowaliśmy ten trakt porodowy. W tej chwili są tam zakupione nowoczesne łóżka porodowe, nowoczesny sprzęt wspierający przy porodzie. Wygląd się zmienił, zupełnie przyjazny. Jest wybudowana łazienka i jest zapewniona intymność. Jakby pozamykaliśmy te przestrzenie w taki sposób, żeby pacjentki mogły rodzić, jak gdyby każda, nazwijmy to, w takim pokoiku. Więc teraz to zupełnie inaczej wygląda i cieszy mnie, jeżeli spotyka się to z pozytywnym odbiorem, bo to był właśnie nasz cel, posłuchać pacjentek, wyjść im naprzeciw i spowodować, żeby to właśnie w Mielcu chciały przyszłe mamy rodzić. Przy okazji mogę powiedzieć, że w tym zakresie również prężnie działa nasza szkoła rodzenia. Okej, mamy poprawione finanse, mamy modernizację kubatury obiektów, budynku.
jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o personel lekarski, bo można było zauważyć, że publikujecie Państwo ogłoszenia, poszukujecie lekarzy. Tak, jeśli chodzi o ilość lekarzy na rynku, to jest ich, ta ilość jest niewystarczająca. Szczególnie jest to widoczne w takich niewielkich ośrodkach, stosunkowo niewielkich ośrodkach miejskich jak Mielec lub mniejszych. Trochę lepsza sytuacja jest w dużych miastach, tam gdzie są uczelnie, gdzie są szpitale kliniczne, gdzie ci studenci medycyny bezpośrednio trafiają po praktykach do pracy. Natomiast my jesteśmy dość szpitalem nietypowym, żeby nie powiedzieć wyjątkowym, jeżeli chodzi o szpitale powiatowe, ponieważ jesteśmy szpitalem specjalistycznym, a więc na trzecim poziomie referencyjności, z pełną diagnostyką, z bardzo dobrymi oddziałami, z licznymi oddziałami, z wysokospecjalistycznymi procedurami. I praca w naszym szpitalu daje możliwość kształcenia się i rozwijania swoich umiejętności i wiedzy lekarskiej z dużym dostępem do pacjenta i do tej nauki, to z jednej strony. Z drugiej strony zwracamy się też i pokazujemy to, że nasz szpital przy stałej modernizacji sprzętu, bo przecież zakupiliśmy w zeszłym roku również wysokospecjalistyczny sprzęt, czy to diagnostyczny, czy też służący operowaniu ludzi. Przy dobrze funkcjonujących również oddziałach, to takie miejsce przyjazne dla samych lekarzy i stąd, ponieważ tych lekarzy nie jest za dużo. Dzisiaj wszystkie oddziały funkcjonują, ale patrząc w przyszłość, już dzisiaj musimy przewidywać, że kolejni specjaliści powinni przychodzić do naszego szpitala. Oferujemy tu dobre warunki pracy i z tego miejsca jakby zachęcam wszystkich, którzy mogliby być zainteresowani, żeby przyszli do nas, porozmawiali i przekonali się, że praca w Mielcu to naprawdę może być coś bardzo dobrego dla lekarzy. I poszukujemy lekarzy i to jest rzeczywiście jeden z elementów, nad którym intensywnie pracujemy. Czy jakich planów, czy jakich wyzwań realizacji życzyć w pierwszej kolejności? Dalszej stabilizacji finansowej, czy na przykład w tym momencie najbardziej życzyć tego, żeby udało się pozyskać nowych lekarzy? Czego panu jako dyrektorowi szpitalowi po prostu teraz życzyć na najbliższe tygodnie, miesiące, a przecież mamy też święta, więc czas życzeń. Jeśli chodzi o część tą szpitalną, to rzeczywiście szpitalowi pewnie dobrze byłoby życzyć, żeby stabilność finansowa stale towarzyszyła tej jednostce. Również tego, żeby udało się skutecznie pozyskiwać kadrę medyczną, tak żeby nie było żadnych zmartwień na przyszłość, jeżeli chodzi o pracę oddziałów. Z takich rzeczy materialnych to oby udało się sprawnie uruchomić Centrum Zdrowia Psychicznego i zmodernizować Szpitalny Oddział Ratunkowy, bo właśnie jesteśmy w trakcie projektowania i niedługo przystąpimy do prac modernizacyjnych naszego SOR-u. Natomiast mam nadzieję, że wszystko to przełoży się i na jakość leczenia pacjentów i na komfort pracy wszystkich naszych pracowników. A z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych chciałbym życzyć wszystkim oglądającym i przeglądającym portal Hej Mielec wszystkiego najlepszego, zdrowia, radości, zadowolenia z życia rodzinnego, szczęśliwych, wesołych świąt i spełnienia wszelkich marzeń, które Państwo macie. Panie dyrektorze, wszystkiego dobrego. Proszę też przyjąć życzenia od nas. Dziękuję bardzo za wizytę. Ja również bardzo dziękuję i również dla Państwa najlepsze życzenia. Szanowni Państwo, dziękujemy za uwagę. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani informacjami z Mieleckiego Szpitala, to trzeba śledzić hejmielec.pl. Tam regularnie informujemy o tym, co w szpitalu się dzieje. Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce.